Ośrodek Kultury w gminie Puck pragnie zaproponować Państwu cykl koncertów, które pod wspólną nazwą Kwartały Sztuki mają wprowadzić nas w temat przeżywania głębszego muzyki i tej z wyższej półki określanej muzyką poważną, muzyką klasyczną i z tej, która jest bardziej przystępna, lżejsza, która współcześnie tworzona ma także budować nasz zachwyt nad sztuką, nad mistrzostwem, nad sposobem realizowania siebie w tej muzycznej płaszczyźnie. Dzisiejszy koncert ma to do siebie, że spotkamy się z osobowością pani Anny Asmus wśród swoich przyjaciół, która wywodzi się stąd, z Dzielistrzewa. A więc to spięcie tych elementów przecież bardzo ważnych w przeżywaniu muzyki lokalnych i tych, które budują naszą wielkość duchową. Tu w naszej sali Domu Kultury w Dzielistrzewie będzie miała okazję się ziścić. Przed Państwem wystąpią pani Anna Asmus, sopran, pani Edyta Łuczkowska, sfat mezzosopran, pan Piotr Swat, skrzypce i pani Elena Aleksiejuk, fortepian. Zapraszam do głębokiego przeżycia tego fantastycznego koncertu skądinąd, opierającego się na znanych ariach operowych, operetkowych, mających w sobie to coś, co budowało przez całe dziesięciolecia kulturę muzyczną Europy, świata. A więc życzę dobrego, głębokiego przeżycia sztuki. Miło mi powitać Państwa na naszym koncercie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogę wystąpić w Dzielistrzewie, w mojej rodzinnej wsi. Tutaj chodziłam do szkoły podstawowej. Tutaj miałam dużo przyjaciół. Tu stawiałam swoje pierwsze kroki. I teraz muszę powiedzieć, że będąc na Akademii i potem śpiewając w kapeli, poznałam wspaniałych kolegów artystów i dzisiaj z nimi wystąpię już. Co prawda pan Jan Detlaff przedstawił wszystkich i ja może jeszcze raz powiem, jak będzie, jak to się będzie wszystko przekładało. Wystąpię dzisiaj z moją kochaną przyjaciółką Edytą Łuczkowską Swat, mezzosopran, i z jej mężem Piotrem Swatem, na skrzypcach będzie grał Piotruś, i jeszcze moja kochana przyjaciółka Elena Aleksiejuk na instrumencie klawiszowym. Także proszę bardzo o wysłuchanie i mam nadzieję, że się będzie wszystkim bardzo podobało. Zapraszamy do naszego koncertu. Thank you.
Thank you.
Czardasza Silwy z operetki Księżniczka Czardasza. I ponownie Edytka zaśpiewa Gershwina Somebody Loves Me. Następnie ja zaśpiewam Franca Lechara Kiedy skrzypki grają z operetki Cygańska Miłość. A ten nasz blok uwieńczy znowu Piotruś Swat. Będzie to utwór Johanna Brahmsa Taniec węgierski. Zapraszam. Thank you.
nasz ostatni blok, w którym chcemy zaprezentować duety. Pierwszy duet. Andrew Lloyd Webber pije Jezus rekwiem. Wspaniałego rekwiem, które skomponował Webber dla uczczenia właśnie kościoła. I następny utwór będzie to duet kwiatów z opery Lakme. Duet ten śpiewa główna bohaterka Lakme ze swoją mamą mleczną Maliką. Ten duet jest właśnie potocznie zwany duetem kwiatów, bo w tym duecie dwie panie śpiewają o ślicznych kwiatach, ptakach śpiewających, kwiatach kwitnących. To jest coś bardzo, bardzo pięknego i często można ten duet posłuchać w telewizji. Bywają programy, gdzie jest przedstawiany. No, jeżeli Państwo będą chcieli, to potem będą jeszcze bisy. Jeżeli będzie się podobało, to jeszcze mamy takie niespodzianki przygotowane. Także zapraszam Edytkę Łuczkowską z FARP i będą to dzieci.
Thank you.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy jednak do bisów i do tych gorących oklasków, które niewątpliwie te bisy będą prowokować. Dziękujemy za ten ekspres sztuki, który przez blisko dwa stulecia pokonał szybko i z pełnym głębokim przeżyciem tego, co piękne. Dziękujemy bardzo.